Siema, gramy sobie do Binding of Isaac Repentance i gramy dzisiaj Tainted Jacoba. Ja wiem, że ostatnio Tainted Jacob był EBS. Wiem, że Tainted Jacob był, pojawił się już ostatnio, ale stwierdziłem, że no trzeba coś na nim więcej zyskać niż tylko serca. Nawet Blue Baby, ten koszmarny Blue Baby, którym tak długo grałem, jednak ma też hasza zrobionego, czyli coś więcej niż... Chciałem przejść tędy, dobrze, rozumiem, chciałem nie przechodzić. Ma coś więcej zrobione niż tylko serduszko. Ja bardzo bym prosił. I ogólnie pod chyba TikTokiem napisał jeden z widzów, powiedział, że no on w zasadzie lubi Tainted Jacoba, bo przynajmniej są darmowe Devil Deal'e. I zgadzam się z tym w 100%. Tainted Jacob przez to jest wspaniałą postacią. Ale jednak no fakt, że on zamienia nas w Losta i może nas zabić randomowo, jest troszeczkę przerażający. O, tier zapik. Nice. Więc ja bym nie chciał. Pik! Oj, trochę słabo poszło. Ale jest git majonez. Oj, widzicie, Jacob Ezaf sobie poradził. Speedupa dostaliśmy. Myślę, że możemy dzisiaj iść na to alternatywne. Dzisiaj robiłem sobie challenge na swoim saveiku. I zrobiłem bardzo fajny challenge, który będziemy mogli ograć sobie za niedługo. On się nazywa, nie wiem jak. Ale wiem, że po prostu się biega z urną. Wiecie, tą sol coś tam. Tam duszowa urna. I się po prostu nią strzela, nie mając żadnych pocisków. Nic więcej. Miejcie, kurde, chciać. Mnożnik na damage 50%. Kiedyś jeden z najpotężniejszych. Przepraszam do megadu. Kiedyś jeden z najpotężniejszych damage upów, nie oszukujmy się. Dzisiaj no mamy Secret Harda, mamy... Secret Hard jest chyba jednym z tych największych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie kojarzę, żeby był jeszcze jakiś taki mnożnik na damage, który... No dobra, jeszcze jest Polyphemus, on też był kiedyś. Tylko, że on zmniejsza tragicznie tirsy, a tutaj aż tak bardzo tego zmniejszonego nie mamy, chyba. W ogóle, przeglądałem na swoim save'ie, a postacie przeciwnicy, których jeszcze nie mam odblokowanych. I powiem szczerze, że nie mam kilku, brakuje mi jakiegoś pająka, tylko przy ścianie co biega jakiegoś takiego... Uczy, co mam z tym gardem? Zawsze jak zaczynam nagrywać odcinek. Może dlatego, że za dużo moduluję głos, przepraszam. Wybaczcie mi. Zatem po prostu dużo modulując głos, zaczynam zjeżdżać sobie go i wychodzi jak to wychodzi. Czy ja bym był w stanie pójść do tego boss challenge roomu? Byłbym w stanie. Musiałbym tylko oddać moje piękne życie do sacrifice... Nie wiem, czemu przyszedłem, tak nie pytajcie mnie. Do sacrifice roomu musiałbym oddać. Niestety szanse na Devil Deal'a nam przepadły, ale chyba nie jest źle. Oj, to serce sobie zachowam, na szczęście oberwałem jeszcze raz. Dzięki czemu stracimy całe serce, a nie zostaniemy z połową. I mamy coina. Darmowy coin to zawsze coin, prawda? Wszyscy się cieszymy. A tutaj mamy HP upa, bardzo fajnego, z możliwością leczenia. Szkoda, że nie mam żadnych takich potężnych przedmiotów, które pozwalałyby mi szybko zabić tego bossa. A, jakoś tak Ezaf też nie za bardzo chce tam pomóc. Wydaje mi się, że jest przeciwko nam. A, ty kurcze, oszuściku jeden. Ojej. Chyba wywalę to na razie, ten trinket na tego bossa, bo coś czuję, że tragicznie będzie, o Jezus, tragicznie będzie go bić. Dobra, ja bym chciał Ezawie, żebyś tu sobie stanął i zrobił tak. O, idealnie. Tak jak chciałem. Fajne jest to, że można nim bić, ale no... Jak się przypadkiem trafi nim, to nie jest za ciekawie. O, kluczek, a skąd on tu? To jest właśnie największy problem z tej postaci. Przepraszam, muszę się przysunąć do... do biurka, nie fotela. Ej, dzięki temu trinketowi mam ten. Latający nad skałami pociski, dopiero zauważyłem. Ciekawe. BBF tam ich pozjadał. O, powiększanie tiersów. I HP up oczywiście dostanę. Więcej życia. To oczywiście może być... Oczywiście! Nie wiem, czemu cały czas mówię to samo słowo. Czasami się zdarza. Chciałem powiedzieć, że... Ja nie wiem, co chciałem powiedzieć. A, HP up to może być przecież dodatkowy przedmiot. Bardzo ciekawy nawet. To było wredne. Łop, wybuch mnie odbiło i wpadłem w pocisk. Nienawidzę tej gry. Ale to może być dodatkowy przedmiot z naszych Devil Deal'i, które są bardzo ciekawe. O, wszyscy wiemy. No nie. No i teraz mamy uroki BBF-a, no. Nienawidzę, po prostu nienawidzę. Chodź tutaj do mnie. Przejdźmy sobie. Potrzebuję szybko treasure room. Taki piękny treasure room. Nie pytajcie mnie, dlaczego dałem się trafić, sam nie wiem. Ten BBF, dobra, przeleciał w tą stronę. Nie wiem, nie dość, że mam Ezawa, to jeszcze mam BBF-a, na którego muszę uważać. Bo randomowo, jak mnie obydwoje trafią, to się popłaczę po prostu. Ja bym nie chciał porywać. No co jest? Proszę mnie nie bić. Proszę się uspokoić. Ja chcę tylko złożył. I tak nie mam tego. Szansa na Devil Deal'a mi zniknęła. Niestety mam tylko 36%, co czuję, że to nie jest moja ulubiona postać. Ale i tak lepsza niż Napoleon, albo ta. Betanie. Tragedia, ta postać. Przynajmniej ma Angel Room od początku, to jest akurat fajne. Dobra, szybki treasure roomik. Na 36% może się trafi ten Devil Deal, no fajnie by było przynajmniej. Nie oszukujmy się. Ale nie za bardzo na niego liczę. Fajnie będzie, ale jak nie będzie, to trudno. Dno, że prawie brwałem. Okej. Okay. Dziwne, że go nie mogę trafić. Fajnie jest ten trinket, ale czasami jak widać, no może być utrudniające grę całą. A do challenge room zwykle nie chce mi się wchodzić. Do post challenge roomu zawsze idę, a challenge room ma jakąś tam tylko szansę małą. Na przedmiot jakiś ciekawszy. Chodź za mnie. O, i serduszko jeszcze dla mnie. To dla mnie? O, się zarumieniłem. Ej! Kurde. Nie róbcie tak. Co to? O! Zestresowałem. Wiem, że zdążę. Mam klątwę. Czyli jednak nie kupię sobie te. Znaczy, nie kupię. Nie chcę Devil Deal'a. Mogę dać się oberwać bossa. No, teoretycznie mam darmowy, więc co za różnica. No, taka racja. Ten jeszcze w ogóle leci. O, dobra, już nieważne.
Dobra. Stój tam. Pyk. Idealnie. Co dostaliśmy? Teenage Upgrow Hormones. A wezmę to. O nie, ja miałem iść na alternatywne pokoje. Zapomniałem na piętrze poprzednim. Nieważne. Czyli idziemy standardowo. Nie wiem, te alternatywne powinny być jakieś inaczej. Może oznakowane czy coś. Bo ja jestem starym graczem. Dobra, nie straciłem przynajmniej szansę na Devil Villa. Ja jestem starym graczem Isaaca. Ja nie umiem chodzić na ten specjalne jakieś pokoje. Kto to wymyślił? W ogóle kto to wiedział, żeby jakieś specjalne pokoje były? Dobra, nie, chyba naprawdę wyrzucę ten przedmiot, trinket. Bo jest po prostu tragiczny. Wydaje mi się, że dużo szybciej bym grał bez niego. Dobra, wyrzucamy go. I się Ezef odpalił. Ile mi tych... 40 tirsów, to nie jest jakoś dużo. Życie. Wezmę. Mamy Temperance, więc darmowo byśmy mogli sobie wejść do naszego postrzelenia szumu, który by mi się podobał. Dobra, 3 tirsy to nie są jeszcze źle. Bywało gorzej w mojej karierze Isaacowej. Dobra, idziemy rzucić sobie Temperance tam na ten. Zresztą... Nie, dobra, nie chcemy, żartowałem. Wezmę sobie tylko kartę. Tutaj sobie rzućmy naszą maszynę. Przy okazji coiny dostanę. Może jest jakaś szansa też na... jak to się nazywa? A ten, na przedmiot na przykład. To by było też fajne. Tylko jakby ten Ezaf sobie latał gdzie indziej. To było git. Niestety, zero przedmiotów. A mam zero szczęścia. Tears up, HP up. Nice. Podoba mi się to. O, nie w tą stronę. Dobra, trafiłem go. O! A bo mucha jeszcze w niego wbuchła. I frail znowu, wersja oskurowana. No nie, ty gnoju! Dlaczego mnie trafiłeś? O, drugi raz mnie trafił. Trzeci raz mnie trafił, ale trzeci raz już był przypadkiem. Bo mi mucha wleciała. Jak myłem, to mi mucha wlazła. Nie wyganiałem jej. Coś tam, co... Nie pamiętam niestety tego tekstu, wybaczcie. Wybaczcie mi moją niesubordynację. Wow, ja bym prawie trafił. Teoretycznie nie powinien. Serduszko puka w rytmie cza. Ja się nie boję. Kiedy mam? Secret Harda. Nie mogę nic wymyśleć. Lag mózgu, tak zwane. Niestety, zdarza się. Bardzo mi się nie podoba ten pokój. Na szczęście przeżyłem. Nadal 36% szansy na Devil Deala. Fajnie bym go już w końcu dostał, bo jednak bym chciał go dostać. Ale najpierw treasure. O, to ty? Znowu ty? Czekajcie, bo ten mi się wyleciał. Ej, nawet spoko mam te tirsy, no nie powiem, że nie. No, Dimmy jesteś taki nie najgorszy. Jak na ten etap gry. Co to? Temperance, moja ulubiona karta. Totalnie nic nie zmieniająca w moim życiu. O, się zablokowałem na drzwi. Nic mi pewnie nie dająca jeszcze. Ej, bo to są te gluty skaczące. Ostatnio mnie zabił, więc się boję. No, miałem taki dobry run tym. Z Jacobem się przynajmniej widzieliście tego. Dobra, nie jest źle. Czy bym chciał wejść do Chris Roomu? Chciałbym nawet chyba. Nie byłoby to głupie, gdybym tylko tam wszedł. Gdzie jest ten treasure room, no? Co to za pokoje są? O, mucha wybuchła. Nie, ja nic nie robię, ja to tylko sprzątam. O nie. O nie. O nie. Dobra, żyję. O, bomba. Daj mi ją. Mam 21 coinów. On taki bogaty jestem. Ja chcę do tego, do treasure, do sklepu. Ja chcę sklep. Mogę dostać sklep? Nie mogę dostać. Serio? Znaczy, okej, no można fajne rzeczy porobić tym teleportem 2-0. Ale czy to jest jakieś bardzo nam potrzebne? Temperance? Ty? Dzisiaj w ogóle sobie grałem i miałem... Chciałem dostać chyba życie. Na tym begarze, wiecie, tym... trzy kubki, co gra. I sobie pomyślałem, dobra, zagram nim i mi pewnie rzuci jakieś życie. No jaka jest szansa, że go nie dostanę? No i grałem. I nie dostałem. Niestety, wyrzucił mi skatole. Ale nie dostałem mojego życia. A było na totalnym low, byłem niestety. Ale jeszcze tak jak mówię, no do przeżycia dałem radę. Przetrwałem, bo jestem wojownikiem ten Ksasu. Mamy sklepik, który odwiedzę ja sam. O, kluczyk dostałem za darmo? Będę musiał Kersel odwiedzić, no bo skoro mam już teleport 2-0. Point our glasses. Walić teleport! Long hour glasses jest turbo koksem. Na przykład wchodzę tutaj, patrzę co jest i widzę bombę. Wychodzę i nic się nie zmieniło! Podoba mi się to. Więc mogę sobie na przykład... O, nie chciałem tego. Mogę sobie na przykład używać bombek, szukać sekretów i nie tracić na tym ani jednej bomby. Ale jednak chyba wolałbym to zostawić na boss. Na bossy. Na bossy jak na bossy, ale... O nie, serio. Tak głupi sposób obrywałem. Bossy jak to bossy, ale ja bym sobie to chętnie zostawił na jakieś Devil Deale, które mi się nie trafiają, bo przecież to jest logiczne, że nie mogę dostać. Mam na każdym piętrze 100%, a nie dostaję. Dobrze, tak jest logiczne. Dobra, czyli wchodzimy tutaj. I widzę przedmiot aktywny jakiś chyba, albo zwykły. I to jest żyletka. I żyletka mi się nie podoba, więc używam sobie klepsydry. Niestety tracę klucz, ale nie tracę życia. Nie wiem, panowie, co tam się stało z wami. A długo żeście wy nie pożyli. To są larwy z ziemi. Oj, dobrze, że go zabiłem zanim wybuchł, bo stałem zbyt blisko. Jestem pewny, żebym oberwał. Na razie spokój, powiem szczerze. No i musiał skoczyć, no musiał. Nie mógł się powstrzymać. Poszczać, oj, zapomniałem, że to są kolce. Na szczęście ostatni raz przychodzę z tym pokojem. O nie, serio? Ale dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dobra, mamy same i prostaki. Cały czas będę chciał pewnie wejść do tego Kersumu. Muszę pamiętać, że ja tam byłem i tam nie było nic ciekawego. Dobra, chodź do mnie. Łykaj, jak polekam.
masz bombkę kolejną. Niestety BBF nie trafił. O, trafił w ciebie. Ale dostałem z ciebie nic. Standard, no, tego pana nie lubimy, patrząc na to, że mam 5 bomb, to nie za fajny przyjaciel. O, o. Ej, no, panie BBF-ie, nie też chcę zabijać, co? No, nie, że wszystko ty robisz. Tak, zostawimy tych. O nie, daj mi się trafić. Mogę użyć ten i będę w tym. Koks. Ale on grał Hourglass z turbo koksem teraz. Dobra, jestem nieśmiertelny. Lamusy. Dobra, tylko że nieśmiertelność mi się skończyła, bo muszę tych pobijać. Jakie bóstwo życia, co tu jest? A, to niewidzialne. To niefajny, niefajny przeciwnik. Darmowa bombka. Prawdopodobnie jest to bardziej tutaj. No i znowu wszystkich pozabijał, ja nie mam, no. Żałosne. A właśnie, straciłem Devil Deala i mogłem się po prostu przecież cofnąć i uzyskać tego Devil Deala, no nie oszukujmy się. Ale niefajny pokój. Ale niefajny pokój. Ale tragiczny pokój. Jakim cudem ja nie oberwałem? No, żyjmy sobie. O, i użyłem niechcący zwykłej też bomby. Przypadek? Nie sądzę. Oj. O, prosto w linii, wszyscy się ustawili, mamy... to nie jest najgorszy przedmiot, powiem szczerze. To jest nawet taki git. Taki nawet mówię, żeby nie było. Opa. Opa, hapa, hapa, dupa. Powiesili w szafie trupa. Czy ja chcę iść chyba? Nie wiem, jak tego uniknąłem, ale się cieszę. Dobra, co to jest? Carbattery. A jak to będzie działać z ten? Z glowing hourglasses. Zapomniałem przez chwilę, co to za item jest. Nie pytajcie mnie. Ja sam nie wiem. Dobra, czy ty możesz zginąć, czy będziesz tak latać sobie? O, ty oko masz ten! Tirsy potężne. Łatwy bossik, którego nigdy nie znalazę. O, dlaczego skaczecie? No? Dobra, użyjmy sobie glowing hourglasses. Pań sobie tutaj, kolego. O, zatrzymałem go też. Ej! To nie fair! Obrywałem więcej teraz! Czemu go zastopowałem i go puściłem? Kłopota totalna. Ale sik do szania! Nie podoba mi się ta walka. I nie dostanę Devil Deala. Nie jest mi pisane na tym ranie. Czy BBF mógłby trafić go w końcu? On jest pośrodku sali, no ciężko jest. No nie, trafił jakieś random. A idźcie wszyscy. Zostawcie mnie w spokoju. Boxa dostałem. Ace of Clubs? To nawet nie jest najgorsze. Lakapa! To sobie wezmę, to jest fajne. Ace of Clubs. W zasadzie, czemu nie? Zrobię cyk. O nie, skrzynki! Same troll bomby mi dało. Jest golden skrzynka była. Aaaa! Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło właśnie? Ja sam nie mam pojęcia. Necropolis 2. Jakbyśmy chcieli iść na zdobycie tainted postaci, to byśmy mogli. Ale niestety, zając tainted postacią, nie ma kolejnej tainted postaci. O, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja bym chciał dostać chociaż jednego Devil Deala podczas całej tej gry. To jest moje marzenie, po prostu. Wiem, że gram dzisiaj jak tragedia. Znaczy, zawsze tak gram, ale dzisiaj jakoś tak bardziej. Ale, no chciałbym chociaż... Chciałbym chociaż jedno dostać. Jednego Devil Deala. O, nic więcej nie proszę, naprawdę. Jeden Devil Deal taki mocny, jakiś Brimstone. O, on byłby ciekawy. Jakiś taki, nie wiem, co może być jeszcze w Devil Dealu fajnego. Latanie! O, latanie byłoby też spoko. A, trafiają mi się Gurglingsy. To jeszcze takie kurzające. Nie lata, więc nie wezmę tej karty. Czy on by był w stanie jakoś tak to wybuchnąć, żeby mi otworzyć? Znaczy, wlecieć do środka i na przykład ich pozabijać? Ciekawe. O nie! Ty chamie! Na drzwiach, na progu drzwi się zablokowałem. Bez sensu, że się da. A, dostałem za to życie. O, i jeszcze Soul Hurcik. Dobra, obstawiam, że tutaj trzeba iść. Chociaż nie wiem tego, ale tak obstawiam. No, czasami do czegoś się przydaje, się zawpałem szczerze. Oj, nie fajnie. Ja muszę pamiętać, że są te... znowu na drzwiach się zablokowałem. Muszę pamiętać, że są też te białe skrzynki, które są w stanie mnie zaatakować, bo to są duchy. Ja nigdy o tym nie pamiętam i zawsze nie wiem. Trafiły mi się te skrzynki 200 razy i za każdym razem w nie wpadłem. To jest klątwa. Ewidentnie to jest klątwa. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, Bob's Brain. Ja nie kleczą w ogóle do mnie. Mam sklep, ale... Do sklepu iść... Nie mam nic takiego, nie mam kasy, ani nie czuję potrzeby iść tam. Tak mi się wydaje. Jeszcze trzy pająki zostały! Jeden zginął już tu, ten mały! Jednak trzeba było iść w prawą stronę. A tu mamy runa jakaś, ja bym podszedł po tą runę. Nigdy nie wiadomo, to jest perfro! Oj, perfro mi się podoba. Tyk, bardzo niefajny pokój. Ale wyszedłem stamtąd żywy. Perfro nam się przyda, jakbyśmy chcieli iść na Devil Deala. Nie. Dobra. O! Się troszeczkę zestresowałem znowu, ale dam radę. Mam jeszcze tą klepsydę teoretycznie, no nie oszukujmy się. Ale muszę pamiętać po prostu, żeby się nie wywalić, bo zostały mi tylko dwa ładunki. A dwa to mało. Dwa to nie są trzy zawsze, prawda? Prawda, obrywałem. O nie! Wychodzę stąd. Ja po prostu stąd wyjdę, nawet nie chcę wiedzieć, co tam było. Nie obchodzi mnie to. Ja mam świetne życie jako... No ty gnidom! A, bo ja miałem Soul Hearta w tamtym pokoju jeszcze jednego. Strzelasz do mnie? Do mnie strzelasz? O, fajny pokój taki. Nie za łatwy. Co to za pokoje są? Co ja tej grze zrobiłem, że mi daje coś takiego? Ten jeszcze żyje, myślałem, że już padł trzy razy. O, idealnie. Trzy bomby, nie umiem liczyć.
O, Box of Spiders. Dobra, idę. YOLO. Mówi się YOLO, ale to jest tak potężny przedmiot w tej chwili, jak ja mam car battery. Czy normalnie, żebym się aż prawie zestresował, jak o tym pomyślałem. No, to jest mocne. Bardzo się cieszę, że dostałem ten przedmiot. Chciałem podziękować mojej mamie, mojej tacie, mojej rodziców. O, albo to walka z matką jest teraz. Czy matula mogłaby mnie nie kopnąć przypadkiem? Bardzo bym prosił. Ja wiem, że to jest trudne, ale jednak bardzo bym prosił. Polaroid, idziemy na ten, na aniołka. Jaki ty, okular Rifta dostałem? Poważnie? Mam perfro, mam perfro i to są przedmioty. To sobie wezmę, bo Seven Seals są do... W ogóle, dzisiaj właśnie sobie grałem na tym moim saveiku. Jeden z moich widzów, bo ja to robię na live oczywiście. Jeden z moich widzów mówi do mnie. Ale tragiczny Angel Room, najgorsze przedmioty z Angel Rooma ci się trafiły. A trafiłem tam tego, jak on tam się nazywa, tego śmiesznego, tego gołębia, tak, pocztowego, trafiłem. To nawet okej, item, powiem szczerze. Trafiłem też, jak to się nazywa? Właśnie Seven Sealsy trafiłem, to też było spoko. Trafiłem tą dziwny trójkąt, taki wiecie, taki przekładaniec czy coś takiego, który mi daje... Co on mi dawał dokładnie? Vassal Hearty z tego co kojarzę i coś tam jeszcze. To akurat było słabe. Ogólnie nic nie mogłem wziąć, tam tylko napomknąć, że nie miałem klucza, wszystko było na klucz. I coś jeszcze, jakiś taki jeszcze jeden przedmiot, taki potężniejszy, gdzie sobie pomyślałem, trzy fajne przedmioty i nie mogę wziąć nic. Co jeszcze może się trafić takiego z Angel Rooma? Nie przypomnę sobie za bardzo. Pamiętam tylko Seven Sealsy, ten śmieszny rzecz. I tego gołąbia pocztowego. Resztę nie pamiętam, nie wiem, może mam słabą pamięć po prostu. Zdarza się, prawda? O. O, chcę wyjść. Kurczę, ale teraz będzie mnie to męczyć, bo nienawidzę po prostu, jak chcę o czymś opowiedzieć i zapominam co było, jak, nie? To jest po prostu coś okropnego, nienawidzę. I właśnie ten czwarty przedmiot, on wydaje mi się, że był jakiś taki mega OP, który chciałem. A ja zresztą mogę się pobawić tym. O, idealnie. Milion pająków, o, lakapa mam tutaj. Dobra, bierzemy w ciemno tabletki, speed up, zarąbiliście, kolejny speed up i HP down. O, tearsy. Czemu tearsy mi zabrałeś? Tyle mogłeś wziąć, a wziąłeś tearsy. Dobra, pająki na pająki. Ho, mam więcej. Jestem silniejszy. O, HP up jeszcze dostałem. Lec na dół. Co to był za... Se sprawdzę szybko po prostu na telefonie. Odpalę sobie. A, i se sprawdzę. Po prostu to nie jest głupie. Zaraz do was wracam. Oczywiście jak zatrzymam grę. Już sobie przypomniałem ten potężny przedmiot, który miałem na myśli cały czas, te pająki mi przeszkadzają. To był Eden Souls. Eden Souls, dobrze. To był mega potężny przedmiot. A jeden z moich widzów, no ale tragiczny przedmiot, to trafiłeś w ogóle żałosne. Nie wiem, moim zdaniem Eden Souls. Potężny, najpotężniejszy przedmiot w tej grze. Dobra, nie najpotężniejszy, ale giga dobry. Hangman, troszeczkę syf. Chodźcie. Latam samą głową. Kasa mi niepotrzebna, bo i tak jesteśmy na tym, na poziomach wyżej od tych, które potrzebuję. Tak, od tamtych jesteśmy wyżej. W ogóle cały czas miałem wrażenie, że ten przedmiot aktywny mój jest, na... Raz się ten ładuje i już mam załadowany. O nie, o, boxcarsy. Boxcarsy są fajne. O nie, łapa z góry leci. Ja czasami mam tak, że sobie gram bez dźwięku. O, nie zauważyłem ciebie, kolego. O nie! Jeszcze telefon mi zaczął brzęczyć w tej samej chwili. Czasami mam tak, że gram sobie bez dźwięku w tą grę. Czy tam miałem serce? Nie, tam nie miałem serc. Zdarzyło mi się tak, że właśnie trafiłem taki pokój jak teraz. Czyli teoretycznie powinna spaść ręka. I ja nie wiedziałem, że ta ręka spadnie. I stałem sobie w miejscu akurat w tej chwili. I dostałem tą łapą. Najgorzej na świecie. Ale tak się zdarza, jak się gra bez dźwięku, prawda? Dlatego dobra rada ode mnie, nie graj bez dźwięku. Fajzaka tylko z dźwiękiem, pamiętajcie. Innej opcji nie ma, te Seven Soulsy są kurwo mocne. Nie wiem, ja lubię ten przedmiot. Ja zakładam, że sporo ludzi go nie lubi, bo wiecie, może wybuchające muchy rzucić, ale jednak muchy z różnymi efektami, nie wiem, czy mam powiedzieć, czemu się język tak poplątał. Muchy z różnymi efektami jest to coś wspaniałego, bym powiedział. Kurczę, ale teraz bym chciał mieć albo 4,5 V, żeby ładować ciągle mój przedmiot aktywny. Albo mieć to, że nie wiem, on się sam ładuje, nie wiem, mam szybsze ładowanie, coś w tym stylu. Potęga by była. Drugi raz walczę tą postacią z matką, wcześniej nam się udało, jak wiemy. Teraz nam... Jezus. O. Nie, ja chcę coś osiągnąć. Ja zawsze idę hasza robić, po czym zdycham. Nie chcę. Nie, ja to mam być spokojny ranik na naszą Isaaca. Isaaca, tak, zwykłego Isaaczka pójdziemy sobie pokonywać. Wszystkie muchy mi pozjadali. Chamy, nie my te. Ale mam jeszcze moje 7 soulsów. Muchy, pająki to są przecież pająki. O, jeszcze chłopiec Jak ty rzuciłeś tym garnkiem w ogóle? Z kosem do mnie rzucił, no. Nie fajnie, czuję się niefajnie. O, i życie mi się podoba, jeszcze tutaj Carbattery, boże, gdybym ja go nie wziął, to ja nie wiem, co bym zrobił w zasadzie w tej chwili. Carbattery mi robi gierkę. O, kolega chyba poszedł spać. Chcę. O, serio wpadłem w te kolce? Co to? Blop. O, ciuśki małe, dwa, ciało, trzy. No nie, ty chamska mucho, nienawidzę cię. Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego ta mucha mi to zrobiła? Przepraszam bardzo. A miał być ładny run, przecież poszedłem tam. Cały run tam szedłem. I co? I wszystko na marne. Ale to był tragiczny run, nie oszukujmy się. Dobrze go grałem,
Ale to był słaby run. Nie miałem praktycznie ani jednego Angel Roomu. Mówię prawie, bo ten ostatni nam się trafił. I to nie był run, który mi się podobał. Powiem szczerze, to był... Uuu, Lasty Blood, tak! To jest przedmiot, który jest giga chadem w takich pokojach jak ten. Patrzcie, co tu się dzieje, plus 4 majcze. Na bossy też jest giga chadem. Czy mam jakąś... Spider moda mam. Ja chcę go. Mogę go dostać? Proszę, dajcie mi Spider moda. To jest fajny przedmiocik. O nie, jak głupik. Jak totalny lamus w niego wlazłem. Teraz sobie wszyscy pewnie napiszą. Specjalnie w niego wlazłeś, bo chciałeś latać. O nie, nie, to daj mi tears, ale to jest... Dobra, pobiegam z tym chwilę. Wcześniej biegałem z tym kwadraciakiem, to teraz tym też mogę pobiegać. Oj, przez te kamienie strzelam, to fajne. Nie, akurat się cieszę, że to wziąłem. Przynajmniej na razie. A jeszcze trafić będzie ten... Zacznę trafić, będzie git. O, bomba. Larry Junior, czy to nie jest drugi raz? Mi się nie trafi szkolenia? Może mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. Oj, mam healsy. Cieszę tu nie umierając. Umiesz tak, umiesz nie, nie umiesz, bo nie jesteś... No, nie, no, żartuję. Oczywiście to był taki żarcik. Kurczę, no. Ja bym do tego boss challenge roomu. Boss challenge roomy są śmieszne zawsze. Mam klucze. Już myślałem, że nie. Trzej! Tak jest! O, jest dopiero moc! Dobra, jestem teraz silniejszy od was, biedaki. Kotlety w śledzie. Ha, ha, ha. O, żyćko. To? Mam 7 coinów. I to może być dobry przedmiot nawet. Ja go chcę, ten trinket. Walić mojego szurdałupa. Nie wiem, jak on to się nazywa. Ringworma. To może być fajny trinkecik. Tam te 40 tearsów, to przecież nie boli mnie w ogóle. A przynajmniej damage mi się zwiększa. Lasty Blood. O, to też jest fajne. Używanie Blood Donation Machine chyba. Tego... Nie, Donation Machine, po prostu nie Blood Donation. Donation Machine używanie jest w stanie mi dać... O, jest za darmo. Chuj, Humbling Model, biorę. Używanie Donation Machine jest w stanie mi dać życie, coina, lakapa albo begara. W wszystkich przypadkach jest to 2 na 10 rzeczy. Ale no cóż, mogę to mogę, prawda? O nie! Obrwałem, no nie. I znowu mój Devil Deal zniknie. Ja chcę wszystkie Devil Deale. Ej, kurde. Jest dobrze, mamy w ogóle przejście do Boss Roomu. Fajna tabletka, nie wiem co mi dała. Są większe odniechane tamsy, syringe up. HP up, tak jest. Dobra, resp te muchy, bo chcę damage. O, idealnie. O, i on wie już o co chodzi, patrzcie, cyk. Respięcie much na starcie walki z bossem, podoba mi się to. On wie co jest 7, prawda? O kurde, ale was tu dużo. Dobra, został tylko dingle. Dobra. O nie, wiedziałem, że oberwę, ale no niestety musiałem mieć szybką pauzę. Mogę mi siku też podczas tej pauzy, bo teraz co będę pauzować w trakcie nagrywki? Nie ma tak łatwo. W ogóle zauważyłem, że bardzo dużo teraz youtuberów, streamerów zaczęło grać tak, no poważnie w Isaaca. I to jest, znaczy fajnie, nie? Że Isaaca grają. Isaac jest fajny, im więcej tym lepiej, nie? Każdy kto lubi to wie o co chodzi. If you know what I mean. W końcu u mnie na kanale jest praktycznie sam Isaac. Ale to dlatego, że jestem leniwy i nie mam pomysłu na nowe serie. Jestem po prostu ciulem nad ciulami. O, Ragmega. Ragman, nie Ragmega, przepraszam bardzo, my bad. Mamy... Temperus, on by we mnie wleciał. Nie się zestresował. Ja chcę tę pigułę. Dobra, i mamy... Pheromones. Okej, okay, dobra. Oj, wpadłem i z klikiem. Dobra, nie dać się trafić, to będzie git teraz. Aaa! Dlaczego? Czego mnie uderzyłeś? A mi się siku chce. Siku! Teraz będę musiał naprawdę iść na jakąś taką szybką pauzę. Ostatnio w ogóle muszę się pochwalić. Zacząłem liczyć swoje kalorie. Oj, Gabistale. Zacząłem liczyć swoje kalorie jakąś tam, wiecie, to nie jest na zasadzie, o, bo dietetyk mi kazał czy coś tam, tylko stwierdziłem, a zacznę liczyć, bo słyszałem, że żeby najlepszym sposobem na schudnięcie jest, ja jestem dosyć duży człowiekiem. Najlepszym sposobem na schudnięcie jest zwyczajnie liczyć kalorie i być w deficycie kalorycznym. Ja wiem, że to trudne słowo, trudne sformułowanie, nie wiem jakim cudem obrwałem. Ale tak, że podobno właśnie najłatwiej, żeby schudnąć jest wystarczy po prostu mieć mniej kalorii, ile człowiek potrzebuje, znaczy minimum kalorii, ile człowiek potrzebuje, bo tam jest tyle, ile potrzebujemy i takie minimum, jakie jest nam potrzebne, żeby przeżyć. Znowu ten przedmiot. Jestem po krótkiej przerwie, jeszcze zatrzymałem, a tu byłem. Mówiłem o deficycie kalorycznym, tak, tak. I właśnie nawiązując do tego całego, to... aplikacji, której używam, jest też podane ilość litrów wody, ile trzeba wypić. Wiecie, tam sobie można szklaneczkami takimi śmiesznymi dodawać. O nie, to nie były dobre rzeczy. Oprócz Gapistale'a. I to jest tragedia rzecz, ale idziemy dalej. Po prostu tam jest 4 litry wody dziennie. To jest tak okropnie dużo i praktycznie cały czas chodzę i muszę sikać. Nie da się, mi się wydaje, że w ogóle tam jest po prostu jakaś liczba randomowa, a nie tyle ile potrzebuję. A ja jak głupi, zwyczajnie staram się wypić to całe. Nie wiem. Jak ktoś jest głupi, to zostali głupim, prawda? Ale muszę się pochwalić, że dobrze mi idzie nawet, mam nie wiem, 3 czy 4 dni. Liczę te kalorie i nie jest najgorzej. Jeszcze nie miałem sytuacji, w której gdzieś tam byłem mega głodny, a wyskoczyłem kalorycznie, więc jest git. Naprawdę dobrze. Pik. Oj, słabo uderzy. Oboję się panom, ale i tak słabo. O, mniej niż minutę pokonałem.
Mamy Grow Hormones. Nie, może uda nam się pójść na to alternatywne, bo jakby nie patrzę, tam jest dodatkowy przedmiot. Mogę wyciągnąć 3 przedmioty, a nie 2, co jest mega dużą ilością, nie oszukujmy się. Tylko chciałbym Devil Deal'a. Jak dostanę Devil Deal'a, to idę na alternatywne. Jak nie, to ja nawet się w to nie bawię. Zamknięte jeszcze. Ja bym chciała otworzyć Botfly. Część przemiany w Belzebuba, ale jedna z ciekawszych rzeczy to ochrony nas przed pociskami. Nie jest to Psyfly oczywiście, ale Botfly też nie jest najgorszy. Psyfly niszczy sofą, a Botfly niszczy Shielded Tearsami. W ogóle jestem bardzo wkurzony, bo jest film, który gdzieś tam na TikToku mi się pojawił i chciałem w niego go obejrzeć, tak bardzo, bardzo. Ale go się nie da nigdzie obejrzeć. Jedynie gdzie się tak obejrzeć, to na Apple TV czy coś takiego. Jak ta aplikacja wiecie. Oj, wziąłbym ten, ale stracę muchę. A ta mucha jest dobra. Ta strona do oglądania seriali, filmów, wiecie, takich typowo Apple'owych. I teoretycznie okej, nie? Że trzeba mieć ich aplikację, żeby obejrzeć. Ja sobie pomyślałem, dobra, jest tydzień darmowego oglądania, nie? Wiecie, tak, jest tydzień próbny, nie? 7 dni próbnego. I sobie pomyślałem, dobra, zakupię, dodam tą kartę kredytową i obejrzę sobie ten film. Po prostu 7 dni to zdążę raczej obejrzeć ten jeden film, który chciałem. I się tam loguję, wszystko już tam podałem, wszystkie informacje, kartę kredytową i nie mogę. Sobie myślę, jakie gówno to ja się wywalam tutaj. Ale tragiczny pokój. Jakie gówno totalne, nie można sobie obejrzeć na spokojnie, bo mi smutno. Bo nie mogłem po prostu. O nie, czemu ty nie zdechłeś? Nie chcę mi się już po prostu w to grać, takie syfy. O. Detonator. I ostatecznie nie obejrzałem, jest mi bardzo smutno z tego powodu. Firma Apple, nie wiem jak ona tam jest, dokładnie się nazywa ta firma. Proszę, naprawcie ten błąd, bo chciałbym obejrzeć. Chyba, że muszę mieć przedmiot z Apple'a, bo wiem, że takie słyszałem pogłoski, że żeby oglądać rzeczy z Apple'a, to trzeba mieć jakiś tam sprzęt. Tylko, że tam można się zalogować bez sprzętu, więc troszeczkę nie rozumiem. Diplopie, mega dobry przedmiot. Auć. Ja bym chciał tą diplopię. A. No tak. O, mi wysypał tych coinów. No, i sobie weźmy. Coiny dodatkowe. Aha, całe życie mam, ha, ha, ha. A, animasolem jest, wiecie. Czasami zastanawiam się, co oni atakują, no? Co wy robicie, panowie? Niefajny pokój, w ogóle niefajny. Dużo much i wszystkie przeciwko mnie. Dobra, o, troll bomb. A, i to może być ten, czekajcie, bo to może pieniądze wypaść. A, wypadł pająk. No tak, w takich pomieszczeniach też czasami się zdarzają pająki. To jest tylko bossa. Diplopie sobie raczej użyjemy na... Challenge Room, na Devil Dealu, nie Challenge Roomie. Logiczne. Chociaż powiem szczerze, diplopia byłaby git na tym, jak to się tam nazywa. Byłaby naprawdę git na. The chest w Dark Roomach, albo jeden z tych, ale nie doniosę jej. Ja wiem, że i tak się wywalę po drodze, więc po prostu na pierwszym lepszym, jaki się trafi, challenge ten Devil Dealu to zrobię. Bo nie widzę sensu innego. Magiczny boss, jak ja nie mam nic. Dostałem ball of bandages. A dlaczego tak słabo mi idzie dzisiaj? Ej, no dzisiaj grałem w Isaaca i szło dobrze. Znaczy dobrze. To pojęcie względy nawet w miarę. Nie mogę oberwać, bo stracę moją Devil Deala. Szło mi... Dobrze, no nie mogę powiedzieć, że szło ok albo słabo. No szło wystarczająco dobrze, żebym mógł wygrać parę ranów ciekawszych. Ale teraz jak gram, to nie wiem. Jakbym po prostu nie umiał grać, nie wiem czemu. Czym to jest... Czemu ja nie mam kluczy? Czym to jest spowodowane, ja się pytam. O, bomba. Mam możliwość Secret Roomu tutaj na dole i chyba bym go nawet spróbował. Oczywiście, że źle chyba położyłem. Ewidentnie źle położyłem, ale już tak nie zostanie. O. Dobra, jest git. Wow. Czy pan mógłby przestać strzelać do przeciwnicy, którzy strzelają cały czas randomowo, są najgorsi. Szczególnie jak mam 1000 życia. Jaki fajny pokój. Dobra, wleciałem w niego przypadkiem. Nie widzieliście tego. Może będzie mi dane zobaczyć, co dostanę z Devil Deala. Tylko może. Dobra, wykorzystajmy troszeczkę za was, skoro już latam. Idźcie stąd! Hultaje! Zostawcie mnie, przestańcie we mnie strzelać! Mogę wrócić jakoś do ciała? Halo? Mogę? Proszę, co ja wam zrobiłem? Wstawaj! Nie czas na spanie. A mogę go wybuchnąć? No nie by było, jakby był jakiś taki sekrecik, że na przykład, nie wiem, wypada mi trinket? O! Jakiś taki, wiecie, jakiś taki randomowy, który za dużo nie zmienia, ale taki, żeby go dostał. O, ale się wyspali stamtąd. Tego się... Ognisko przez szparę strzeliło! To nie fair. Jakiś taki random trinkiecie powinien wypadać, wiecie. Strzelając z kupy może trafić się Petrified Poop, nie? Więc zabijając po prostu Jacoba powinien też wypadać jakiś trinket randomowy. Taki totalnie nic nie zmieniający praktycznie, nie? Jak na przykład, nie wiem, Pop. Trinket Pop jest turbo syfem, nic nie zmienia. To tutaj też tak powinno być moim zdaniem. W ogóle staram się przeżyć i uciekać od nich cały czas. Bo chciałbym tylko po prostu, tylko i wyłącznie, chcę zobaczyć, co jest... To jest w naszym treasure roomie, a że oberwałem jak głupi. To już jest inna sprawa. Nawet ten Ezaf mnie nie może trafić. Ezaf nie powinien mnie móc zabijać, bez sensu to jest. O, wleć w niego jeszcze raz. Czemu on się odbił? Dobra, na spokojniutko. Ty tu rządzisz, ja tu rządzę, ty tu rządzisz, ja tu rządzę!
No, to teraz pokonaj go. O, i tam. Duke of Flies, najbardziej denerwujący z bossów. Fuse up. Poubijam ogniska, które mogą mnie randomowo powybijać. Nie fajne. Dobra, czy ja chcę ani tego, ani tego, ale... Book of Sin. Wezmę Book of Sin, bo książka, nie? Jakoś najbardziej. The Sun, Diplopy sobie wezmę. Niestety w żaden sposób nie trafił mi się żaden klucz, więc muszę ominąć Treasure Room. Ale to taki zwykły Treasure Room. Oj, mam klątwę. Amnezja. Moja ulubiona klątwa. Dobra, czy ja dostanę kolejnego Devil Deala? Klucz dostałem. O, Pride. Cześć, Pride. Wszystkie grzyby powybił. No. Zero poszadowania do grzybów. Chyba możesz dostawać od bomb swoich, nie? Ten Ultra Pride nie może. Nie urwałem, haha, stałem obok. Mnie takiego nie pokonasz. To drugi klucz. Ej, się zdążył zrespić, czy nie możesz chociaż na jednym piętrze się nie respić? Mógłbyś? Dziękuję, bym bardzo dziękował. A mi ręka boli. O, źle trzymam rękę, mi boli teraz. Ale nie mam jak jej postawić, żeby mnie nie bolała. Pada mi ukradli, teraz mi jest smutno. Ale nie mam jak grać w Izaka. Czekajcie, bo to jest ten champion. Opa. Opa. Wolę dostać od nich niż od niego. Bo on spowoduje, że będę na strzała, a oni spowodują, że będę szczęśliwym chłopcem jeszcze żyjącym. O, przeszkodziłeś mi! Cyk, cyk. Oj, widzisz, a cię porobiłem, co? Oszukany zostałeś. Fajny przeciwnik, podoba mi się. Czempiony są zawsze mile widziane. Szczególnie tacy! Których ubić nie mogę. 17 coinów, ej, to ja bogaty jestem! Co się stało z muchami na dole? Muchy posjadał kamień, a to nie ja byłem. O, ubiłem go zanim strzelił. Bardzo się cieszę, bo strzelał muchami. Teraz piłby muchy co chwilę. Dobrze, że to nie larwy. Oj, te larwy są najbardziej przesrane. Ja ich nie lubię. Oj, przeżyłem. W zasadzie na tym piętrze chciałbym dostać cokolwiek. Ale myślałem, że dostanę najpierw treasure, a później bossa. W tej konsternacji mi się nie podoba. Kurczę, no poszedłem go bić, bo 33% to już... To jest 1/3, a 1/3, nawet nie, powyżej 1/3, bo to jest 33,8%. To już jest okej, no. Bo prawie obrywałem przez to, że dostałem rykoszetem. Musiałem odczekać, to było centymetry, sekundy, centylitrowe. O, i się zrespił z powrotem. Idę do tego sklepu, no co mam, 20 coinów, bo na przykład to jest okej. Dodatkowy trinkecik. O, fajny trinket nawet. Mogłem jeszcze coś kupić, ale nie chcę. I teraz pytanie, jak daleko doszedłem? I gdzie mógłby być treasure room? Chyba nie byłem z lewej strony. Byłem z lewej, nie byłem z dołu. Jasne, że tak. O, idealnie. Czasami umiesz atakować, a czasami jesteś turbo przeszkadzający. Wydaje mi się, że idę w dobrą stronę. Miałem w ogóle wrażenie, że ktoś do mnie napisał na Discordzie. Ale nie, to się nie stało. Ha! Treasure room, dobrze polazłem. Czujesz to? Czujesz to, Ezaf? Ja tego nie czuję, bo właśnie zdycham. Mam tragiczny damage. Tearsy mam nawet, okej. Ale co mi zmienia? A, dobra, nie mam. Turn photo, to okej. To nawet good. Rosary. Jakbym wziął dwa razy, to by mi zwiększyło tearsy. Czy Rosary nie daje szansy na... Ten, nie, daje po prostu Soul Hearty 3. The Biblia is added to all item pools. Okej, to jest... Nie wiem, co zrobiłem, przeszedłem obok. Nie, są mańka poszedłem, no. Nie ta strona, dobrze, mam tylko amnezję. Ostatnio robię cały czas challenge sobie Ultra Harda. I strategiczny challenge, i ja cię kręcę, jak ja go nie lubię. Tam nie dość, że mamy wszystkie klątwy, to każdy przeciwnik jest czempionem, więc każdy ma nas na... Jeden strzał to jest całe serce. I jak się ma akurat ten, wafer, to okej, nie do przeżycia. Ale tam, żeby wafer zdobyć, to jest naprawdę katorga. W zasadzie jestem na 3 strzały na tym challenge'u i to tak mi się nie podoba. No nie! Dajcie mi treasure room, który mi coś da. Devil Deala. Wychamy i prostaki. Daj mi tego Goldheada. O, z Goldheada to mi się ucieszył nawet. Powinienem zrobić ten. Powinienem zrobić odcinek, jak Ryfek robił, że gram tak długo, aż nie przejdę postacią. No, to było ciekawe. Szczególnie w moim wykonaniu, jak jestem tragedią życiową. O, Popoladuplex! Strzały przez ten, skały mogę strzelać teraz. Fajny w ogóle przedmiot, ja nikogo nie lubię, a później się okazało, że ma Spectral Tears, ale dopiero jakiś czas temu to odkryłem. Dobra, mamy 10 minut katakumpsy, więc się postarajmy nie zdechnąć. Treasure mam, więc od razu do bossa. Mam 33% szansy na... na coś, co lubię. Wow. Ty tego dużego. No i to mi się podoba, dwa serduszka, żałosne. Wy akurat nie jesteście fajni, ale większość zabił Ezef. Dobra, 1/3 tylko. Albo 5. 1/36. 1000. Ciasno. Kermit mógłby nas przeteleportować do bossa, do sklepu. Siedmę sobie jeszcze tutaj. Aha, wyłączkowe bomby. Czy to jest boss challenge room, czy... No, to boss challenge room. O, nie chcę. O, mój kumpel. Kumpel Grzesiek! Nazwijmy go Grzesiek. On nie ma imienia, on jest Keeper. A Keeper to brzydkie imię. Nazwijmy go Grzesiek. Grzesiek, no trafiłeś mnie! Jeszcze mi kasę zabrał. Grzesiek, to zobaczył. Bo za chami prostak najgorszy na świecie. No nie! To było nie fair! Za ścianę atakował, on powinien tylko w polu widzenia atakować.
Tokichami, prostak. To na pewno się wywalę bez tym lamusem. Zanim dojdę do bossa. Dobra, jest git. Jak on mnie nie trafi, to będzie dobrze. Ja wiem, powinienem go słyszeć, ale jestem głuchy jak czpień. Może być głuchym jak czpień. Dobra, większość leży. Został tylko ten kolega, który strzela randomowo. Boom, headshot. O, bomba. Ja bym chciał dostać Holy Carda, ale ja chyba nie mam go odblokowanego, bo nie gram tym. Tainted Lostem, tak mi się wydaje. Że tylko Tainted Lostem miałbym tego Holy Carda. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że tylko Tainted Lost ma ten możliwość, chyba że jest odblokowany. O, mój ulubiony boss, The Fallen. Z kampusem walczyłem, kolega. Znaczy, to jest turbo łatwy bossik, nie? Turbo łatwy boss. Kurde, nie zdążę, nie, ja nie wiem, naprawdę tyle dostanę, ja nie chcę. Ostatni odcinek Tainted Jacob, ja będę go robić poza odcinkami, wybaczcie mi, było miło, ale się skończyło, widzimy się w następnym odcinku, no i trzymaj się.